podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Dobra książka historyczna. Aneta Kuberska-Bębas i Sylwester Strzałkowski. To jest podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku gruchnęła wiadomość. Ambasador PRL w Waszyngtonie poprosił Amerykanów o azyl polityczny. Podobnie zresztą zrobił wtedy polski ambasador w Tokio. Jak to możliwe, że człowiek, który był z przekonania komunistą i który zrobił karierę w komunistycznej dyplomacji, zdecydował się na taki krok? Romuald Spasowski, bo o nim będzie ta opowieść, dojrzewał do tej decyzji przez całe życie. Jako żołnierz, dyplomata, ambasador Polski Ludowej w różnych krajach, miał doprawdy życie bardzo ciekawe i bardzo barwnie opowiedział o nim w książce Spowiedź ambasadora, wydanej przez wydawnictwo Universitas. Redaktorem tej publikacji jest Mariusz Brymora. Z nim właśnie rozmawiamy o niezwykłych wspomnieniach Romualda Spasowskiego. Dzisiaj sięgamy po dobrą książkę historyczną, jak zawsze w naszym cyklu podcastów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, a tą dobrą książką jest jednocześnie dobra, bo bardzo ciekawa historia życiowa. Spowiedź ambasadora. Taki tytuł nosi książka, której autorem jest Romuald Spasowski, a opracowanie i redakcja spoczywały w rękach Mariusza Brymory i właśnie z panem Mariuszem Brymorą dzisiaj rozmawiamy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Romuald Spasowski, no starszym Polakom pewnie przypomina się nazwisko polskiego ambasadora, ambasadora Polski Ludowej w Waszyngtonie, który po ogłoszeniu stanu wojennego poprosił o azyl polityczny. On i w Japonii Zdzisław Rurasz otrzymali azyl polityczny. Młodszym pewnie to nazwisko nic nie mówi, postać bardzo ciekawa, bo można by powiedzieć w pewnym sensie przedwojenny komunista, no może bardziej przedwojennym komunistą był jego ojciec. On sam zrobił karierę w dyplomacji Polski Ludowej, ale ostatecznie właśnie poprosił o azyl polityczny i to w takim momencie, kiedy w Polsce jest wprowadzany stan wojenny. Zacznijmy, panie Mariuszu, w takim razie od początku, tak też ta książka się układa. On się urodził w 1920 roku, roku bardzo symbolicznym, sam zresztą o tym pisze, bo roku, kiedy Polska broni się przed nawałą bolszewicką. I to jest tylko symbol, ale prawda jest też taka, że on choć o poglądach komunistycznych był jednak takim, no można powiedzieć, zażartym patriotą, prawda? Tak, kilka spraw pan poruszył w tym wstępie, bo sam jestem na tyle już doświadczonym wiekowo człowiekiem, że pamiętam Spasowskiego i okoliczności jego ucieczki wtedy, kiedy świat o nim się dowiedział. Ja byłem studentem w czasie, kiedy wprowadzono stan wojenny i dokładnie pamiętam okoliczności tego słynnego oświadczenia, które wygłosił po ucieczce. Prawdą jest również, że bardzo symboliczny jest rok jego urodzenia. Przecież to pokolenie Kolumbów, 1920 rocznik, matura w roku wybuchu II wojny światowej. I to wszystko rozpoczęło niezwykłe życie Spasowskiego, które w zawodowym sensie zwieńczone zostało tą ucieczką po ogłoszeniu stanu wojennego. Ucieczką o tyle ważną, że i wtedy, i dzisiaj pozostał on najwyższym rangą przedstawicielem obozu komunistycznego, który kiedykolwiek poprosił o azyl na Zachodzie i poprosił skutecznie, czyli ten azyl został mu udzielony, podziękował za współpracę władzom Polski Ludowej. No właśnie, i tutaj warto, a właśnie jest to konieczne, przypomnieć jego ojca, Władysława Spasowskiego, bo z tej opowieści, która znajduje się na kartach książki, wynika, on sam o tym mówi, że miał na niego ojciec, no właśnie, fundamentalny wpływ. I to właśnie ojciec, tu pewnie bardziej prawidłowo będzie powiedzieć, był przedwojennym komunistą, choć też nie takim, jak sobie często wyobrażamy komunistów, którzy byli internacjonalistami i nie szanowali ojczyzny. Chociaż on rzeczywiście wiele razy tutaj opowiada o tym, że przekazywał temu swojemu synowi Romualdowi Spasowskiemu takie przekonanie, że tylko w Sowietach jest ratunek, kiedy przyjdą faszyści, to uciekaj do Sowietów, tylko tam znajdziesz ratunek. A jednak Romuald Spasowski zawsze później, kiedy już z tymi Sowietami się styka, to wraca do tego, że pamiętał przedwojenną Polskę i ona była dla niego takim jednak ważnym odniesieniem i był patriotą. A ojciec mu mówił jednocześnie, nie ulegaj żadnym ideologiom. Zresztą napisał książkę o wyzwoleniu człowieka. To jest ważna postać w życiu Spasowskiego, jego ojciec? Postać Władysława Spasowskiego ma fundamentalne znaczenie dla życia Romualda Spasowskiego i miała przemożny
wpływ na niego. To był jeden z czołowych komunistycznych filozofów Polski międzywojennej, człowiek o niezwykle dużej, wysokiej reputacji wśród tego obozu komunistycznego, który wpoił Romkowi Spasowskiemu, będę używał imienia Romek, bo tak na niego mówiono przez praktycznie całe życie, wszyscy bliscy i znajomi mówili do niego Romek, który wpoił Romkowi idee komunistyczne i które miały ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez Romka w życiu. On pozostawał pod wpływem ojca niemalże do końca swoich dni i śmiem twierdzić, że w jego życiu przywiązanie do władzy komunistycznej w największej mierze wynikało z lojalności wobec ojca. Ba, tam nie obyło się bez dosyć tragicznych sytuacji, bo trzeba wspomnieć o tym, że ojciec Spasowski był tak zaślepiony ideą komunizmu i światem Rosji sowieckiej, że po wybuchu wojny próbował uciec z Polski i przedostać się do Rosji. Chciał ze sobą zabrać syna. Chciał to zrobić, jakbyśmy dzisiaj w dzisiejszym języku powiedzieli, prosząc o azyl w Rosji sowieckiej. I dowiedział się, że może aplikować o to via sowiecka ambasada w Berlinie, gdzie rzeczywiście złożył aplikację w imieniu swoim i syna. Ponieważ nie dostał nigdy odpowiedzi, ani negatywnej, ani pozytywnej, a w międzyczasie Hitler zaatakował Stalina, to w lecie 1941 roku Spasowski ojciec nie wytrzymał już tego całego napięcia i postanowił rozstać się z życiem. Postanowił popełnić samobójstwo, ale zanim to zrobił, wymógł na synu przyrzeczenie, że ten będzie nadal kroczył jego drogą. I to przyrzeczenie prześladowało Romka przez całe jego życie. On nie mógł się uwolnić od myśli, że przecież przyrzekł ojcu, że będzie taką drogą szedł. Dopiero okoliczności stanu wojennego były przysłowiowym ostatnim źdźbłem na garbie wielbłąda, który zawalił do końca całą tę komunistyczną ideologię. Ale to w żadnej mierze nie była decyzja podjęta pod wpływem chwili. Ten proces rozczarowania światem komunizmu i rzeczywistością PRL-owską postępował u Romka Spasowskiego przez lata. Ja bym zaryzykował twierdzenie, że on się zaczął już w okresie końca lat 60., kiedy Spasowski był ambasadorem w Indiach, kiedy wydarzyły się zarówno w jego życiu prywatnym, jak i na świecie niezwykle ważne wydarzenia typu inwazja wojsk sowieckich na Czechosłowację oraz śmierć syna Spasowskiego, które rozpoczęły w nim proces wątpienia i coraz większych wątpliwości co do tego, czy komunizm w wydaniu PRL-u i w wydaniu sowieckiego reżimu to jest to, co rzeczywiście jego ojciec chciał mu wskazać jako drogę życia. Spasowski w ogóle zderza się z jego punktu widzenia z przeciwnościami, natomiast my dziś patrzymy też mądrzejsi o historię, którą już znamy. On się zderza też z zupełnie innymi systemami wartości. Z jednej strony wtedy, kiedy sam próbuje też dostać się do Sowietów po ataku Niemiec na Polskę i szukać tam ratunku, spotyka tam politruków po prostu, którzy krótko mówiąc przeganiają go, podejrzewają go w ogóle o szpiegostwo i on ciągle uważa, że komunizm jest dobry, tylko ci, których on spotkał, błądzili i to byli jacyś cwaniacy. Później zderza się także ze swoimi bliskimi, bo wraca do Polski i często słyszy od tych, którzy już doświadczyli też i w roku 20, i później w 39, czy później doświadczyli bolszewizmu, kontaktu w ogóle z Armią Czerwoną, to mówią mu, że to przecież oni kradną, gwałcą,
mordują, a on z takim pobłażaniem albo nawet lekceważeniem mówi, a ja na nich patrzyłem i myślałem, jacy oni ograniczeni, ci moi bliscy, którzy tak uważali. No i trzecie fundamentalne zderzenie, pan przypomniał, że jego ojciec miał na niego fundamentalny wpływ, ale drugi fundamentalny wpływ przez całe życie i tak powolutku miała żona Wanda, prawda, która była osobą bardzo wierzącą, z takim niedowierzaniem patrzyła na to, co on wyprawia, dlaczego się angażuje w komunizm, ale kochała go, była przy nim, no i w pewnym sensie zmieniła jego życie. No tak, ona miała na niego też duży wpływ, ale oczywiście zupełnie inny niż ojciec. Życie Romualda Spasowskiego było pełne paradoksów, co widać, kiedy czyta się tę opowieść. Ale jednym z tych paradoksów był jego związek z Wandą Sikorską, głęboko wierzącą katoliczką, pochodzącą z rodziny Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza naszych wojsk i premiera rządu polskiego, która od początku ich znajomości, wydawałoby się znajomości nie robiącej żadnego sensu, bo z jednej strony zatwardziały komunista, a z drugiej strony gorliwa katoliczka. Jednakże od początku ich związku miała za zadanie odciągnąć Romka od partii, od komunistów i przyciągnąć go do kościoła. Długie lata to trwało, ale ostatecznie ona odniosła zwycięstwo, bo właśnie w 1981 roku Romek poprosił o azyl, odchodząc od władzy komunistycznej, a w końcowej fazie życia, mając lat bodajże 64, przyjął chrzest w Filadelfii, którego udzielił mu arcybiskup John Krull i stał się niemal równie gorliwym członkiem Kościoła katolickiego jak jego żona. Też w międzyczasie, może to nie było przełomowe, ale ważne dla niego spotkanie z Janem Pawłem II i w Stanach, kiedy papież był w ONZ-cie i później Spasowski odwiedził go w Rzymie. Tak, to prawda. On sam twierdził, że to było bardzo ważne spotkanie. Poznali się, kiedy Jan Paweł II składał wizytę w Stanach Zjednoczonych i w Waszyngtonie było specjalne spotkanie dla korpusu dyplomatycznego i tam oni się poznali. Wedle relacji Spasowskiego, o czym można w książce przeczytać, dali wtedy papieżowi jakiś liścik napisany poprzedniej nocy, którego treści nie znamy. I w następnym roku, w roku 1980, tuż przed Bożym Narodzeniem, oni lecieli na urlop do Polski i polecieli przez Rzym, gdzie odbyli potajemne spotkanie z Janem Pawłem II. Spasowski twierdził, że to spotkanie wywarło na nim ogromne znaczenie i że mimo, że papież nie odpowiedział mu wprost na pytanie, z którym do niego poszedł, a było to pytanie, co on ma robić w sytuacji jego ogromnych wątpliwości i w sytuacji pozycji, jaką zajmował, będąc ambasadorem w Waszyngtonie. Więc mimo, że papież wprost jemu nie odpowiedział na to pytanie, to on wyszedł stamtąd przekonany, że już wie, co powinien zrobić. Ten dzień chrztu, przyjęcia do Kościoła katolickiego, o którym pan wspominał, on sam w tej książce, już to jest w zasadzie chyba ostatnie zdanie, ostatni akapit tej książki, pisze Spasowski, mój najwspanialszy dzień nastąpił 9 kwietnia 1985 roku. W wieku 64 lat zostałem przyjęty do Kościoła katolickiego. No i dalej tu wspomina właśnie kardynała Johna Krulla. I w tej książce rzeczywiście przeplatają się sprawy jego osobiste wątpliwości także i te, które dotyczą relacji z żoną, jej wpływu na niego i te wszystkie rodzinne sytuacje, z takim opisem rzeczywistości, w ogóle rzeczywistości wokół, i wojennej, i później komunistycznej. Ta książka się o tyle też dobrze czyta, że no właśnie, on opowiada o tym, jak wygląda zniszczona Warszawa, do której on usiłuje się dostać po powstaniu, opowiada o tym, jak wyglądała droga do Sowietów, przeprawa przez rzekę, opowiada o tym, jak jego rodzina jego mamy ukrywała Żydów i to w takich bardzo czasem drobiazgowych opisach, więc to jest po prostu taka opisana rzeczywistość. Tak, oczywiście. Ta książka nie jest o stanie wojennym i o decyzji Spasowskiego o ucieczce. To jest jakby kwintesencja jego życia. Natomiast książka, która liczy ponad 700 stron, opowiada historię XX wieku, historię Polski i świata w pewnym mierze XX wieku, widzianą oczami dyplomaty PRL-owskiego tamtych czasów. Człowieka absolutnie nietuzinkowego, człowieka, który na tle pozostałych dyplomatów Polski PRL-owskiej bardzo się wyróżniał i któremu dane było mieć niezwykłą karierę i niezwykłe życie. Wspomnieliśmy o tym, że rodzi się w dniach cudu nad Wisłą,
dorasta w międzywojennej Warszawie, którą też fantastycznie opisuje, potem przeżywa okupację i potem zaczyna się jego okres zawodowej kariery, podczas której, żeby wspomnieć tylko kilka elementów, miał okazję słuchać przemówień Churchilla w brytyjskim parlamencie, był obecny w Westminster Abbey podczas koronacji Elżbiety II, w Argentynie oglądał parady motocyklowe prezydenta Perona, podczas ambasadury w Indiach jadał prywatne kolacje z Indirą Gandhi, a w Waszyngtonie, gdzie był dwukrotnie ambasadorem, rozmawiał tête-à-tête w Białym Domu z czterema amerykańskimi prezydentami, od Eisenhowera począwszy, a na Reaganie skończywszy. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze, że pierwszą jego pracą po wyzwoleniu było zadanie uczestniczenia w działaniach Komisji Polskiej do spraw badania zbrodni hitlerowskich na terenie Niemiec, i gdzie on pojechał, i było to w dniach procesu norymberskiego, i mógł w Norymberdze widzieć siedzących na ławie oskarżonych wszystkich zbrodniarzy hitlerowskich, o których słyszał w okolicznościach okupacji w Polsce i w Warszawie, no to wszystko to składa się na zupełnie niezwykłe życie, które on w tej książce opisuje. Niezwykłe są też momenty, o których pisze, a które przeżył, momenty spotkań na przykład z Polakami z emigracji, tymi, którzy należeli do armii Andersa, czy tymi nawet, którzy należeli do władz polskich na wychodźstwie. Gdzieś tam te momenty styku były. To są takie czasem wzruszające chwile, kiedy czytałem książkę, myślałem sobie, no tak, jednak dwa światy. Oni tam dalej istnieli, tylko w innej rzeczywistości. On ich spotykał już z pozycji pewnej siły, siły państwa ludowego, państwa polskiego, uznanego przez świat. Ale też sporo pisze o, z konieczności, wiadomo, był w tym układzie, pisze o różnych postaciach życia publicznego w Polsce, z Komitetu Centralnego, no w ogóle z władz, nie tylko z dyplomacji. Było dla pana coś odkrywczego w tych jego opowieściach, bo jednak dzięki niemu widzimy cały ten aparat władzy komunistycznej od środka. Oczywiście on dużo czasu spędzał za granicą, przyjeżdżał czasem tu na konsultacje, no ale spotykał kolejnych ministrów spraw zagranicznych, sekretarzy partii od lat 50. aż po 80. Czegoś nowego nas uczy ta książka? I znowu, jeśli pan pozwoli, to dwie sprawy, bo najpierw jego kontakty z Polonią. Musimy pamiętać, że on jednak był przedstawicielem władzy komunistycznej, której Polonia w Stanach Zjednoczonych nie akceptowała. W związku z tym jego kontakty z Polonią podczas pełnienia obowiązków ambasadora były, delikatnie mówiąc, trudne i pozostały trudnymi również po ucieczce, czyli po roku 81. Były trudne dlatego, że Polonia bojkotowała ambasadę komunistyczną. Ta właściwa, patriotyczna Polonia nie przychodziła do ambasady. Były też takie sytuacje, że on odwiedzał, na przykład jechał na imprezę do Chicago i wracał, nie uczestnicząc w niej, ponieważ amerykańskie służby go ostrzegały, że jest tak mocny sprzeciw i protest przeciwko niemu, że boją się, że nie będą w stanie mu zapewnić bezpieczeństwa. I on sam opowiada o takiej sytuacji, kiedy nie poszedł na imprezę, na którą tam pojechał, i wrócił do Waszyngtonu. A dodać też należy, że po roku 81 jego stosunki z Polonią niespecjalnie się zmieniły. On nadal był uważany za persona non grata i za człowieka, którego Polonia, w którym Polonia widziała przedstawiciela władzy komunistycznej. Żalili się spasowscy. Jak może pan wie, ja miałem okazję rozmawiać wielokrotnie z Wandą Spasowską, z żoną ambasadora, i słyszałem to również z jej ust. Spasowscy żalili się właśnie o to, że Polonia nie zmieniła do nich stosunku po ucieczce i że po roku 81 w większości ich życie towarzyskie, jeśli w ogóle było, bo przecież w tych pierwszych latach to oni się ukrywali, ale potem ich otoczenie stanowili Amerykanie głównie, a nie Polonia. Natomiast druga rzecz, którą pan poruszył, to rola demaskatorska w pewnym sensie. Pamiętamy z autopsji czasy komunizmu w Polsce. Mówię o sobie, o panu, o wielu ludziach z tego pokolenia. A mimo wszystko dla mnie była ta książka również odkrywcza pod tym względem, bo właśnie Spasowski
od środka, jako uczestnik tych wydarzeń, pokazywał i opisywał, jak to wyglądało na tym odcinku, w którym zaangażowana była polska dyplomacja. On był człowiekiem niezwykle skrupulatnym. Pamiętajmy, że były to czasy, w których nie było komputerów, nie było internetu, więc Spasowski był maniakiem robienia notatek. Często przed spotkaniami robił notatki na temat tego, co tam ma powiedzieć, a potem po spotkaniach robił szczegółowe notatki o przebiegu tych spotkań. Stąd potem w książce znajdują się na przykład zapisy rozmów jego z różnymi ważnymi osobami typu Edward Gierek, które są oparte na jego sporządzonych podczas tych rozmów notatkach. I on mówi, że rozmowa jest dokładnym zapisem tego, co on zanotował zaraz po tym spotkaniu. W tym sensie jest wiarygodny i w tym sensie właśnie nawet dla tych, którzy przeżyli ten czas, no, ta książka może być w dużym stopniu odkrywcza i w dużym stopniu pokazywać nowe, nieznane nam rzeczy. No, przyznam, że rzeczywiście te cytowane rozmowy zrobiły na mnie wrażenie i zastanawiałem się podczas lektury, czy rzeczywiście autor albo pan odtworzył je skądś tak skrupulatnie. Zresztą on o tych notatkach rzeczywiście czasem pisze. Ja byłem przecież w Stanfordzie, gdzie są archiwa Spasowskiego i tam znajdował się maszynopis tej książki, który był źródłem tego, co wydaliśmy teraz w Polsce, ale tam jest również kilkadziesiąt pudeł materiałów, które zostały po Spasowskim i które wdowa przekazała do Instytutu Hoovera w Stanford University w Kalifornii. Ja widziałem te notatki na własne oczy, które robione były na przeróżnych karteluszkach. Często gęsto to były karteluszki wielkości dłoni, pochodzące z takich małych, różnych notatników, gęsto zapisane przez Spasowskiego i teraz są tam pospinane spinaczami w ilościach, w które no, trudno uwierzyć. Rzeczywiście był maniakiem robienia notatek. W późniejszych czasach to są notatki pisane na większych kartkach, kiedy już właśnie po ucieczce on dużo jeździł po Stanach Zjednoczonych i opowiadał o Polsce i wtedy przygotowując się do tych spotkań również pisał sobie takie outline'y do tych spotkań, do tego co ma powiedzieć, a potem notował przebieg tych spotkań. Także może pan tam znaleźć dokładne dosyć zapisy, na przykład jego rozmów telefonicznych z Janem Nowakiem Jeziorańskim, który był jednym z tych przedstawicieli Polonii Amerykańskiej, którzy utrzymywali z nim kontakt. Nie specjalnie pewnie częsty, ale panowie mieli ze sobą kontakt i spotykali się. On rzeczywiście czasem wspomina o tych notatkach też w takim kontekście, że je ukrywał, a to w sejfie, a to je wyniósł potem z ambasady, bo bał się inwigilacji. I to jest ciekawy wątek. To jest właśnie to, o co też troszkę pytam, czego się dowiadujemy o działaniu tego systemu od środka, czego byśmy nie wiedzieli. Bo rzeczywiście z tego, co Spasowski opowiada, wynika, że ambasadą polską, Polski Ludowej w Waszyngtonie na przykład i pewnie innymi też, rządzili esbecy, że on był tam ambasadorem, ale tak naprawdę oni mu wchodzili na głowę, straszyli go. Tam wspomina jednego z nich, który go wręcz straszył, bo już wyglądało na to, że go chyba rozpracowali, że on jest nielojalny wobec władz komunistycznych. Ale też to, co dla mnie było, może dlatego, że to są sprawy pokoleniowe, które pamiętam z takich ciekawszych rzeczy, co było dla mnie istotne, no to opowieść o Gierku i Jaroszewiczu, że Gierek, on miał takie przekonanie, tak słyszał, że Gierek kieruje, Jaroszewicz rządzi, a potem się okazało, że właściwie Gierek nie kieruje, a Jaroszewicz rządzi i że to Piotr Jaroszewicz, premier w PRL-u, był tą postacią, która właściwie realizowała politykę typowo moskiewską, zupełnie nie polską, był na pasku Moskwy i Gierek nie miał nic do powiedzenia. No takie ciekawe opowieści moim zdaniem, jeśli się w nie wczytać i właściwie opisuje te postaci tych aparatczyków PRL-owskich od lat 50. No akurat tych pamiętam z telewizji, więc to takie dla mnie i ludzi w moim wieku pewnie interesujące rzeczy. No absolutnie tak. On opisuje nie tylko swoje doświadczenia z kolegami partyjnymi polskimi, jest wobec nich bardzo krytyczny. Opisuje również doświadczenia ze swojej pracy, których ja takich relacji nigdzie indziej specjalnie nie spotkałem, nie pamiętam. Dla przykładu wizyta Fidela Castro w Warszawie, tak? I jej przebieg. O tak, to jest ciekawy fragment rzeczywiście. On wtedy siedział przy stole, pewnie obok albo dwa miejsca od Gierka, jako jeden z głównych rozmówców, to
Mówimy o czasach, kiedy Spasowskiemu podlegały stosunki z Ameryką i przebieg tej wizyty, zarówno jeśli chodzi o oficjalne spotkanie delegacji, jak i później o drugą część podróży, czyli wizytę Fidela w Krakowie, są niezwykle ciekawe. Nie chcę za dużo mówić i za dużo ujawniać, zostawiając czytelnikowi potencjalnemu coś w tej książce, ale jest to przykład tylko tego, czego gdzie indziej nie znajdziemy. Rzeczywiście, nie będziemy zdradzać tych opisów, ale to, co o wizycie Fidela Castro w Warszawie i spotkaniu z Gierkiem, kiedy Gierek miał, krótko mówiąc, głupią minę, to warto przeczytać. To niech to będzie zachęta do lektury. To na koniec zapytam, jak się panu pracowało nad tą książką? Pan mówi, że Spasowski pozostawił mnóstwo notatek. To na pewno jest duża pomoc, ale też potężne wyzwanie. Jak ta książka powstawała? Ach, właśnie, to jest tak. Ja o Spasowskim myślałem od dawna, ponieważ sam jestem dyplomatą od 25 lat w polskiej służbie zagranicznej i kiedy pracowałem w Waszyngtonie w latach 2005-2009, to poznałem osobiście Wandę Spasowską i wtedy odbyłem z nią ileś tam rozmów, w których ona opowiadała mi o ich życiu zawodowym, dyplomatycznym i życiu rodzinnym. Pozwoliła mi nawet niektóre z tych rozmów nagrywać, bo mi się już wtedy wydawało, że historia Spasowskiego jest tak atrakcyjna, że powinien się o niej dowiedzieć czytelnik w Polsce, a tymczasem okazywało się, że Spasowski napisał te swoje wspomnienia w pierwszych latach po ucieczce. W roku 1986 wydał je w Stanach Zjednoczonych w książce pod tytułem The Liberation of One, czyli Wyzwolenie jednostki. Zaraz wyjaśnię ten tytuł. Ale z jakichś powodów nigdy nikt nie podjął się trudu wydania tego w Polsce. I mijały lata, dopiero niedawno, a dokładnie rzecz biorąc w czasie pandemii, która z jednej strony przeszkadzała mi, ale z drugiej strony pomogła mi trochę, dając nieco więcej czasu na zajęcie się tą książką, wreszcie mogłem zrealizować to, o czym przez lata myślałem i sprawić, żeby czytelnik w Polsce mógł przeczytać to, co 35 lat temu mogli przeczytać już czytelnicy w Stanach Zjednoczonych. I udało się wydać te wspomnienia po polsku. Dlaczego one nie ukazały się wcześniej? Dużo by mówić. Niewątpliwie, jeśli chodzi o ten pierwszy okres po ucieczce, to sprawa była jasna. Jego ucieczka była przyjęta diametralnie różnie w różnych częściach świata. Tam, na zachodzie, stał się pewnym bohaterem i symbolem walki z tym systemem tutaj. Tu w PRL-u oczywiście ogłoszono go zdrajcą, Judaszem, który zaprzedał się za marne amerykańskie srebrniki, czyli amerykańskie dolary i którego wkrótce władza komunistyczna skazała zaocznie na karę śmierci i na przepadek mienia. Wtedy też trwała bardzo zdecydowana akcja przeciwko Spasowskiemu i służby, które prowadziły te akcje w Stanach Zjednoczonych, robiły wszystko, żeby Polska i ludzie w Polsce nie dowiedzieli się o tej książce. No ale to, jak mówię, dotyczy tych lat po ucieczce Spasowskiego, kiedy zrobiono z niego niezrównoważonego psychicznie renegata tutaj w Polsce. Natomiast po roku 89, w wolnej Polsce, to już dokładnie trudno mi powiedzieć, dlaczego nikt nie podjął tego trudu. Może tekst był za daleko, bo leżał, jak powiedziałem, w Kalifornii, w Stanfordzie. Trzeba było zająć się sprawą praw autorskich, etc., etc. Dość powiedzieć, że czytelnicy w Polsce musieli czekać 36 lat. I to był pierwszy, ale nie jedyny powód, dla którego ja chciałem napisać tę książkę. O kolejnych dwóch już wspomniałem. Mianowicie moim celem było nie ferowanie żadnych wyroków, czyli nie ocenianie Spasowskiego i jego czynu, tylko przedstawienie jego niezwykłego życia czytelnikowi polskiemu. Kolejnym celem było to, żeby ludziom z mojego pokolenia, którzy pamiętają czasy PRL-u, odsłonić go jeszcze bardziej, odsłonić go właśnie w tej relacji dyplomaty tamtych czasów PRL-owskiego. I jest jeszcze jeden cel, który miałem, pracując nad tą książką, o którym na razie dzisiaj nie wspomnieliśmy. Mianowicie mam nadzieję, miałem nadzieję i mam nadzieję, że dotrzemy z tą książką również do
młodego pokolenia, do ludzi, którzy nie pamiętają czasów PRL-u, bo ta książka jest pięknym ostrzeżeniem na temat, jak autorytarne systemy władzy wyglądają i do czego mogą doprowadzić. I właśnie mam nadzieję, że ona będzie też spełniać taką rolę ostrzeżenia, rolę edukacyjną dla młodego czytelnika. Wspomniał pan o tym tytule The Liberation of One, wyzwolenie jednostki, i że jest to symboliczny tytuł. No właśnie. Tak, dlatego że on nawiązuje do najważniejszej książki Władysława Spasowskiego, czyli Ojca, który wśród wielu książek, które napisał taki manifest komunistyczny czasów międzywojennej Polski, któremu nadał tytuł The Liberation of Men, czyli wyzwolenie człowieka. I Romek, pisząc swoje wspomnienia, chciał nawiązać do książki Ojca i nazwał ją na roboczo Wyzwolenie jednostki, czyli The Liberation of One. Ja się zdecydowałem na inny tytuł. Uważam, że tytuł jest bardzo adekwatny do tego, co ta książka przedstawia, bo po pierwsze sam Spasowski mówił o niej, że to jest jego spowiedź, a po drugie ona nosi znamiona spowiedzi w każdym sensie tego słowa. On opowiada o swoim życiu, ale ujawnia w nim takie rzeczy, które ujawnia się tylko przy okazji spowiedzi. Rzeczywiście, spowiedź ambasadora, który przeżył wyzwolenie jednostki, którą to jednostką był on sam, tak można by to rzeczywiście w skrócie określić. Bardzo dziękuję, pan Mariusz Brymora, redaktor tej książki, książki Romualda Spasowskiego, spowiedź ambasadora, był dzisiaj naszym gościem w podcaście Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dobra książka historyczna. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.